Wszyscy mówią o Falloutie 76, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że mniej więcej w tym samym czasie, gdy ukazał się Fallout 76, ukazała się również jeszcze jedna gra z serii Fallout. Jest to mianowicie Fallout Nowa Kalifornia. Z Nową Kalifornią spotkałem się po raz pierwszy przy okazji szukania informacji o Falloutie 5. Tak wiem, było to jakiś czas temu. I co prawda, zamiast tej produkcji, czyli zamiast Fallouta 70, zamiast Fallouta 5, co ja za bzdury wygaduję, zamiast Fallouta 5 zapowiedziany został Fallout 76, jednak znacznie bardziej niż właśnie Fallout 76 zainteresowała mnie Nowa Kalifornia. I jak wszystko wskazuje, była to bardzo dobra decyzja, ponieważ Fallout 76 okazuje się kompletną porażką i totalnym krapem, który powszechnie jest krytykowany nie tylko na YouTubie, ale we wszystkich mediach społecznościowych. Mam za sobą kilkanaście godzin gry w Fallouta Nową Kalifornię i mimo niewielkich zastrzeżeń uważam go za bardzo dobrą grę. Myślę, że żaden fan serii Fallout nie będzie nią zawiedziony. Czym jest Fallout Nowa Kalifornia? Z technicznego punktu widzenia Nowa Kalifornia jest modem. Jest fanowskim dodatkiem, rozszerzeniem gry Nowe Vegas. To też ta gra jest wymagana, ażeby uruchomić Nową Kalifornię. Potrzebny jeszcze będzie nam jeden z tak zwanych menedżerów. Ja używałem rozmaitych, ale najlepszy i moim zdaniem najłatwiejszy i generalnie sprawiający najmniej problemów w obsłudze jest Vortex, którego bardzo serdecznie polecam. Sama instalacja Nowej Kalifornii jest banalnie łatwa. I wszystko jest dokładnie opisane w manualu, w instrukcji. Także jeśli będziecie śledzić wszystkie kroki, nie będziecie mieć najmniejszych problemów z instalacją Nowej Kalifornii. Jednak trzeba sobie zdawać z jednej rzeczy, że tak samo jak w przypadku innych dodatków, tak również i w przypadku Nowej Kalifornii, jeśli zainstalujemy zbyt wiele dodatków, to mogą się pomiędzy nimi pojawić konflikty. Ja w chwili obecnej używam około 10 dodatków. Poprawiają one przede wszystkim jakość tekstur oraz wprowadzają nowe bronie oraz perki. Można zainstalować co się chce, jednak trzeba uważać na konflikty. Sama gra jest bardzo stabilna, jednak muszę się wam przyznać, że podczas wstępnych eksperymentów z modami zdarzyła mi się sytuacja, że Nowa Kalifornia nie chciała się uruchomić. Była to wina kolidujących z sobą modów. Także po krótkim sprawdzeniu wszystko działało bez zarzutu. Czym jest Nowa Kalifornia? Nowa Kalifornia, jak być może wiecie, jak być może nie wiecie, była w produkcji aż 8 lat. Wszystko rozpoczęło się od dodatku, który nosił Project Brazil, czy Brazil, nie wiem jak się wymawia, w zależności od tego skąd jesteście i jak położycie akcent, wiecie, szmery bajery. Pierwsza część projektu Brazil ukazała się w 2013 roku. 1 września 2017 roku Fallout Project Brazil został przemianowany na Fallout Nowa Kalifornia. Całość ukazała się w październiku, a dokładnie 23 października 2018 roku. Dodatek naturalnie jest darmowy i można go pobrać ze strony, która znajduje się w opisie filmiku, tam gdzieś na dole, pewnie widzicie teraz. Za powstanie Fallouta Nowej Kalifornii odpowiedzialny jest osobnik o nazwisku, osobnik nazywający się Brandon Lee oraz studio Radiant Helix Media. Autorzy stworzyli ogromną mapę wielkości 3/4 mapy z Fallouta New Vegas. Sami autorzy oceniają, że ukończenie gry zajmuje pomiędzy 6 a 36 godzin, jednak fanom Fallouta, do których ja się zaliczam zdecydowanie, tym fanom, którzy lubią zwiedzać każdą lokalizację, kompletować każdy quest, ukończenie gry zajmie naprawdę o wiele, wiele, wiele więcej godzin. O co chodzi w Falloucie Nowej Kalifornii? Akcja tej gry rozpoczyna się w roku 2026, czyli około 20 lat przed wydarzeniami, które miały miejsce w New Vegas. W grze wcielimy się w mieszkańca krypty 18, który wplątuje się w konflikt, który rozpoczął się na długo przed jego urodzinami. W zależności od początkowego wyboru będziemy mogli podążać jedną z dwóch ścieżek. Będziemy podążać albo ścieżką wojownika, albo ścieżką naukowca.
Nie chcę zdradzać szczegółów, także powiem tylko, że będzie naprawdę bardzo interesująco i nikt nie powinien być zawiedziony. Przyznam wam szczerze, że już sam początek był bardzo, bardzo zaskakujący, ponieważ Krypta 18 różni się od tych wszystkich innych wolców, które eksplorowaliśmy i zwiedzaliśmy w poprzednich częściach Fallouta. Wszystko było dla mnie nowe, a za to grze należy się naprawdę bardzo, bardzo duży plus. Początkowa misja, początkowe kilkanaście minut sprawiło mi trochę problemów, ponieważ, nie ukrywam, zagubiłem się w grze i zamiast iść i zrobić takie jedno zadanie, chciałem po prostu iść do drzwi i wydostawać się z krypty. Błąd. Bywa, zdarza się. W każdym bądź razie, poza tą jedną taką niedorobieniem, gdzie strzałka wskazywała jedną drogę, a trzeba było iść gdzieś indziej, zrobić coś innego, nie było żadnych problemów. Jeden taki drobny glitch, który generalnie nie wpłynął jakoś tak na wrażenia początkowe. Jak oczywiście zdajecie sobie sprawę, Nowa Kalifornia jest modem bazującym na New Vegas, czyli otrzymamy jakość grafiki taką jak w Nowym Vegas. Niektórym będzie to zapewne przeszkadzać, innym nie. No, nie ukrywam, ja używam kilku modów, które poprawiają jakość tekstu, które wprowadzają kilka takich, wiecie, usprawnień, uładnień i tak dalej. Można to zrobić. A jeśli naprawdę oprawa jest dla was bardzo ważna, to jeżeli skorzysta się z jednego z dodatków typu Texture Pack, tak się chyba nazywa, to naprawdę wszystko pod względem graficznym ulegnie ogromnemu polepszeniu. Jednak cała siła Nowej Kalifornii nie jest w oprawie graficznej, jest nią to, no, całe sedno, cała istota, esencja gry, to czego brakuje w Falloutie 76. Muszę wam uczciwie się przyznać, że bardzo pozytywnie zaskoczył mnie voice acting. Jak wiecie, jest to moc stworzona przez fanów, dla fanów. W zasadzie gra stworzona przez fanów, dla fanów, ponieważ Nowa Kalifornia jest tak ogromna, że to nie jest zwykły mod. To jest po prostu osobna gra bazująca na silniku Nowego Vegas. Rzeczą, która bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie, jest jakość tego, co zostało stworzone. Pierwsze, co rzuca się w oczy, a w zasadzie w uszy, jest voice acting. Wszystkie, no za wyjątkiem kilku, ale tego się można było spodziewać, przepraszam bardzo, ponieważ osoby nagrywające kwestie i nagrywające dialogi, no różniły się mikrofonami, do których miały dostęp oraz zapewne tego, w jakich warunkach nagrywały. Za wyjątkiem może jednego czy dwóch fragmentów, jednej czy dwóch osób, których kwestie były nagrane no, tak dosyć średnio. Wszystkie pozostałe kwestie, dialogi, wszystkie mówione generalnie rzeczy stoją na bardzo wysokim poziomie i zasługują na duże, duże uznanie. Jest bardzo dobrze. Nowa Kalifornia bardzo, bardzo wciąga. Wpływ ma na to kilka rzeczy. Na pewno warte wspomnienia są bardzo ciekawe zadania, często zresztą wykluczające się wzajemnie. Możemy pójść w lewo, pójść w prawo, naturalnie metaforycznie, a wspomniane zadania będą miały swoje zadania, czyny będą miały swoje konsekwencje, które potem napotkamy, zobaczymy w przyszłości. Nie ukrywam, że nieraz się zawahałem, co naprawdę jest bardzo dużym plusem i atutem gry. Dosyć szybko będziemy brać udział w dosyć dużych bitwach, co sprawia, że na poległych żołnierzach Ancier, New California Republic, czy też Raiderach będziemy mogli zdobyć, zlutować fajną broń. Problemem będzie amunicja, którą będzie dosyć trudno znaleźć. Moim zdaniem Fallout Nowa Kalifornia jest trudną grą. Stawia pewne wymagania graczowi, których no ja nie pamiętam z Fallouta 5. Być może dlatego, że został stworzony on przez graczy dla graczy. Niejednokrotnie zostałem zabity tylko i wyłącznie przez własną głupotę, ponieważ polazłem nie tam, gdzie powinienem, albo zrobiłem inną głupotę. No w każdym bądź razie, jeżeli zrobicie coś takiego, będą konsekwencje. Nie ma tak, że oho, nic się nie stało, rach, ciach, pach, będą konsekwencje. Moim zdaniem Nowa Kalifornia to gra, w którą koniecznie trzeba zagrać. To nie jest tylko mod, to jest wręcz odrębna gra zapewniająca godziny, długie godziny rozrywki. Największą jej zaletą jest to, że jest ona w pełni darmowa. Oczywiście jako, że bazuje ona na oryginalnej podstawce New Vegas, musimy mieć
New Vegas, żeby ją uruchomić. No ale można ją na Steamie kupić za ile? Za jakieś grosze. Albo na eBayu, czy Allegro, czy gdziekolwiek indziej. Generalnie to nie powinien być żaden wydatek. Kolejnym ogromnym plusem jest to, że wokół Nowej Kalifornii jest skupiona bardzo duża społeczność, która tą grę wspiera, rozwija, poprawia bugi i bardzo często uczestniczy w jej rozwijaniu. Wiele osób uważa Fallouta New Vegas za jedną z tych gier, które powróciły, przywróciły ducha starego Fallouta, jedynki i dwójki. Jeśli w nie graliście i graliście również w New Vegas, na pewno wiecie, o czym mówię. Te wszystkie zmiany, które Obsidian wprowadził w porównaniu do Fallouta trzeciego, wyszły New Vegas na plus, na bardzo duży plus. Co Bethesda zrobiła potem z czwórką? Wszyscy wiemy. Generalnie da się grać i jest fajnie, ale czwórka nie umywa się w najmniejszym stopniu do New Vegas. Jeśli zgadzacie się ze mną, to Nowa Kalifornia na pewno przypadnie wam do gustu. Fallouta New Vegas grałem godzinami, dziesiątkami, jeśli nie setkami godzin. Kupiłem każdy dodatek i gra sprawiła mi ogromną przyjemność, ogromną satysfakcję z rozgrywki. Z czwórką, powiem wam szczerze, kupiłem chyba, jak to się mówi, przed premierą w... No, z głowy mi uciekło teraz słowo. Generalnie kupiłem najszybciej jak było można. W dniu premiery szybko ściągnąłem, odpaliłem, no i zacząłem grać. Było fajnie, ale gra się znudziła. Nie wiem czemu. Po prostu najnormalniej w świecie znudziła mi się. I o ile pamiętam pewne sceny, wciąż pamiętam po Matko Boska ilu, 6, 7, 8 latach, kiedy ja grałem w tego Fallouta, wciąż pamiętam pewne sceny, jak na przykład podnoszenia bombowca z natego jeziora. Chyba było jezioro. W każdym razie pamiętam scenę podnoszenia bombowca w New Vegas. Tak, jeśli chodzi na przykład o Fallouta 4, jak to ktoś wspomniał na YouTubie z innych recenzujących, no trudno jest pamiętać jakąś taką scenę, która by nam się wryła w pamięć. Nowa Kalifornia oferuje nam powrót do tego, co? Nowa Kalifornia oferuje nam powrót do tego, czym było New Vegas. Moim zdaniem pieprzyć Fallouta 76, Nowa Kalifornia to najlepszy Fallout, jaki wyszedł w tym roku i na pewno wyjdzie przez dłuższy okres czasu. Czy warto? Pewnie, że tak. Jest za darmo, ściągajcie i grajcie. Jeśli się zgadzacie ze mną albo się nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzach. To jest pierwszy filmik takiego rodzaju, kiedy generalnie siedzę, rozgaduję się. Będę musiał potem do tego dołożyć footage z gry i tak dalej, także jest to pewnego rodzaju eksperyment. Mam nadzieję, że wam się podoba. Dajcie znać, piszcie, a będzie więcej. Albo i nie. Dobra, uciekam, trzymajcie się, na razie, cześć.